when Netpor Unia Europejska and Power Game. Czyli, że nawet Polska jest nielubiana, Państwo zobaczą. To, co pod Pałacem Kultury, Warszawa, 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 powtarzają różańcowo. Nie lubi tego Europa. Europa w ogóle nie lubi Pana Boga. Prezydent do końca września, jak się wyraził, wyrobi się z propozycjami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy słuchaczom, to są te dwie ustawy, które zawetował prezydent wcześniej. Sądzi pan, że prezydent w swych propozycjach pokaże coś, co zaskoczy? Mam nadzieję. Prezydent stoi tak naprawdę z wyjątkową szansą, dlatego że sposób, w jaki ten cały konflikt się rozegrał, jego niebywała eskalacja, jakby przeszarżowanie przez partię rządzącą z jednej strony, bo wszyscy spodziewali się, że propozycje będą radykalne, a nikt nie spodziewał, że one będą aż tak radykalne, że one będą prowadzić do anihilacji Sądu Najwyższego w dotychczasowym kształcie. Więc ta szarża, reakcja społeczna, czyli mobilizacja ludzi, którzy do tej pory na demonstracje przeciwko PiS jednak nie uczęszczali, to wszystko wytworzyło nową sytuację, która może dać nam to, co w politologii czy w badaniach nad konstytucjami nazywa się momentem konstytucyjnym. Taki punkt, w którym nagle wszyscy gracze odkryją, to jednak opłaca im się zawrzeć kompromis. Przestać brnąć dalej w konflikt, że od pewnego momentu na konflikcie wszyscy zaczną tracić i spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie, które może nie do końca satysfakcjonowałoby wszystkich, ale byłoby lepsze niż dalszy konflikt. W moim przekonaniu może się taki moment pojawić, to oczywiście będzie zależało w dużej mierze od tego, jakie będą te propozycje prezydenta, dlatego mówię, że mam nadzieję, że nas zaskoczy, bo prezydent może rozgrywać trzy tak naprawdę grupy tutaj, trzech aktorów. Po pierwsze partie, z której się wywodzi, a od której teraz coraz bardziej się oddala i w tej partii też mamy frakcję Jastrzębi, frakcję Gołębi. Po drugie sądownictwo jako pewną grupę, które znowu również nie jest jednolite, czym innym są sędziowie pałacowi z Sądu Najwyższego, z sądów apelacyjnych, taka pewnego rodzaju elita sędziowska, czym innym są sędziowie tak zwani liniowi z sądów rejonowych właśnie na pierwszej linii orzekania, czyli na których spada największy ciężar tak naprawdę rozstrzygania sporów. Ci, którzy są najbardziej zapracowani, mają najmniej w gruncie rzeczy władzy. No i trzeci jakby aktor to oczywiście szeroko rozumiana opozycja. I tutaj pomiędzy tymi trzema siłami prezydent Duda może lawirować i w moim przekonaniu można zaoferować taką konstrukcję, która każdej z tych grup da coś atrakcyjnego pod warunkiem, że pozostałe grupy troszeczkę się przesuną, czy też zgodzą się zaakceptować trochę mniej niż oczekiwały początkowo, że dostaną. Należałoby wypracać po pierwsze jakiś rodzaj kompromisu z środowiskiem sędziowskim, zwłaszcza z tą elitą sędziowską pałacową, a to jest możliwe, bo ona w świetle tych propozycji, które znalazły się w Sejmie w lipcu, jest pod ścianą, ponieważ grozi jej tak naprawdę to, że za chwilę przestanie być elitą. W związku z czym może przyjąć propozycje stosunkowo skromne. Wypracowanie tego kompromisu pozwalałoby z kolei zwrócić się do opozycji, która nie bardzo miała
miałaby już wtedy paliwo do nakręcania kolejnych ulicznych protestów i to z kolei dawałoby szansę na zaproponowanie PiS-owi przyjęcia tak skonstruowanych projektów. W zamian za to PiS zyskiwałby deeskalację konfliktu, a nie dalszą jego eskalację. No oczywiście pytanie, czy PiS taką deeskalacją jest zainteresowany, ale tutaj w świetle między innymi tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli sporu z Komisją Europejską, przynajmniej pewna część polityków PiS-u mogłaby zauważyć, że nie opłaca się jednak walczyć ze wszystkimi i permanentnie. To jest, panie doktorze, ten różowy scenariusz, a ten czarny jak może wyglądać? Czarny też może być wiele. Czarny może być taki, że prezydent Duda wprowadzi zmiany wyłącznie kosmetyczne, żeby pokazać, że coś miał do powiedzenia i PiS te zmiany przyjmie, ale w gruncie rzeczy merytorycznie zostanie to samo, co było, co w moim przekonaniu nie przysłuży się poprawie sądownictwa w Polsce. Ja te pierwotne kwestie osobiście oceniam negatywnie. Nie ze względów politycznych, nie ze względu na autorstwo, to ze względu na to, że one będą prowadziły do rzeczywiście eliminacji pewnego podstawowego mechanizmu działania sądownictwa, jakim jednak jest niezależność sędziego w orzekaniu. To państwo jest potrzebne, niezależnie od standardów państwa prawa. Więc może prezes Duda złożyć projekty kosmetycznie zmienione, PiS je przepchnie, będziemy mieli dalej konflikt z opozycją, być może będziemy mieli dalej rosnący konflikt z Komisją Europejską, finalnie być może nawet procedura artykułu 7. Prezes Duda może złożyć jakieś swoje projekty, do których nie będzie umiał własnej partii, że przekonać, ta partia je pozmienia w Sejmie i prezydent stanie przed wyborem gorzkim albo podpisać coś, co się w gruncie rzeczy nie różni od pierwotnych propozycji, które zawetował, albo zawetować jeszcze raz, tym, że w odbiorze powszechnym będzie to raczej wyglądało w ten sposób, że wetuje własne projekty, prawda, bo szczegółów zmian, które naniesiono w toku postępowania legislacyjnego w Sejmie, nic nie będzie w stanie śledzić, więc dostać się już porażką prezydenta. No, kilka takich scenariuszy można wymyślić, nie są one zbyt dobre. Spodziewa pan się, panie doktorze, że teraz na biurku prezydenta lądują na przykład ekspertyzy, opinie z różnego rodzaju części środowiska prawniczego, które podsuwają, oczywiście w dobrej wierze, rozwiązania i propozycje, a prezydent, no niczym sędzia, trochę będzie musiał wybrać z tego i stworzyć ten własny projekt? Tak to może wyglądać? To nie jest trochę tak, to znaczy to podobnie jak w gotowaniu, nie da się z trzech przepisów, prawda, na spaghetti bolognese, na krupnik i nie wiem, na placki ziemniaczane, nie da się wybrać poszczególnych składników i stworzyć czwartego dania, które będzie dobre. To trzeba się zdecydować na jakąś koncepcję, która będzie oparta o założenia jasno wytyczające jakiś podstawowy kształt, jaki polskie sądownictwo miało po tych reformach przybrać. Ja nie bardzo wierzę w takie procedowanie, że tutaj jeden ekspert coś powie, tu druga grupa przyniesie jakiś własny projekt, że z tego można wybierać. Nie można pomieszać placków ziemniaczanych ze spaghetti bolognese, bo to nie będzie dobra poprawa. Mam tylko nadzieję, że prezydent zgromadzi jakiś własny zespół i nieustająco ubolewam nad tym, że Andrzej Duda przetrwał pewną szansę, którą miał po objęciu urzędu na to, żeby uczynić kancelarię prezydenta takim ośrodkiem koncepcyjnym, żeby zacząć zgromadzić wokół siebie ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin, niekoniecznie po to, żeby od razu zalewać tymi własnymi projektami ustaw albo żeby kontestować projekty swojej partii, tylko żeby stopniowo tworzyć alternatywy i pokazywać, że je ma. No ale te pierwsze dwa lata prezydentury nie wydaje się, żeby taką tworzeniu takiego ośrodka koncepcyjnego wykorzystania takiego ośrodka, więc pewnie prezydent leci teraz jakieś zespoły ad hoc. Ktoś powie lepiej późno niż wcale, może właśnie zmiany w ustroju sądów przy tych ustawach o KRS-ie i Sądzie Najwyższym będą takim zaczynem tego, jak to pan wyraził, ośrodka obok Pałacu Prezydenckiego, ośrodka dobrej zmiany w pewnym sensie. No, teraz jak to często w polskiej polityce, chyba wszystko trochę zależy od szczęścia, tak wisi na włosku, być może na jednej osobie. Jeżeli rzeczywiście do kancelarii trafiła jakaś osoba, czy też kilka osób, które będą w stanie przygotować projekt, który będzie spełniał te założenia, o których mówię, że będzie w stanie taki moment konstytucyjny zgenerować, ten kompromis wymusić, to wtedy oczywiście za tym pójdzie sukces i prezydenta pozycja się wzmocni, jego gotowość do podejmowania takich działań, do inwestowania w takie zespoły wzrośnie. A jeżeli okaże się tak, że prezydent teraz może tak naprawdę postawić tylko na jednego pewnie człowieka, któremu to przygotuje, postawi źle, projekt będzie słaby, zostanie odrzucony, przepadnie w tym tych negatywnych scenariuszy, to zapewne skłonność prezydenta do angażowania się w tego typu inicjatywy zmaleje, bo w ogóle
podsumowanie dnia podzieliliśmy na przyszłość i przeszłość. Za chwilę o tej przeszłości będziemy mówić, wyzierającej z nazw ulic PRL-u, ale o przyszłości jeszcze przez moment. I spójrzmy w kalendarz. Minister Szczerski powiedział, że do końca września poznamy prezydenckie propozycje zapisów czy propozycje ustaw dotyczące dwóch aspektów, czyli KRS-u i Sądu Najwyższego. Potem jakiś czas procedowania tego w obu izbach parlamentu. Kiedy możemy poczuć to prawo? Kiedy ono może wejść w życie? To bardzo trudno powiedzieć, bo to znowu zależy, czy będzie, czy będą to takie projekty, które będzie można przed tym w miarę niekonfliktowo przeprocedować. Jeżeli tak, to pewnie ścieżka może być szybka. No, mamy już pewnego rodzaju tradycję uchwalania projektów niemalże w ciągu 24 godzin od wniesienia. To się może stać nawet z dnia na dzień, ale to nie wydaje mi się prawdopodobne, ponieważ musiały to być wtedy projekty powielające tak naprawdę rozwiązania te, które prezydent zawetował. Jeżeli prezydent złoży rzeczywiście jakieś własne autorskie propozycje, które będą wymagały debaty z tymi wszystkimi aktorami, to taka debata zapewne w miesiąc, kilka miesięcy musi potrwać. Jeżeli efektem będzie kompromis, no to w ciągu pół roku moglibyśmy się pewnie spodziewać, że takie prawo rzeczywiście zaistnieje, wejdzie w życie. Natomiast realna ocena tego, jak dane rozwiązania przyjęte w ustawie funkcjonują, w bardzo tak kompleksowego i skomplikowanego aparatu, jakim jest sądownictwo, to na realną ocenę przyjdzie poczekać tak naprawdę kilka lat. No i ostatnie pytanie. Powiedział pan, że pół roku mniej więcej ten proces legislacyjny może trwać. Czy Komisja Europejska wykaże się taką cierpliwością półroczną? To jest pewien tutaj argument jeszcze za tym, żeby dążyć do pewnego kompromisu. Trwanie procesu legislacyjnego, procesu konsultacji, debatowanie, nawet wspieranie się będzie tworzyło sytuację, kiedy Komisja Europejska bezpośrednio pretekstu do ataku nie ma. Prawda? Coś się dzieje, ale nie można uruchomić procedury artykułu 7, dlatego że ustawa, nad którą pracuje Polski, tutaj prawdopodobnie jest sprzeczna ze standardami praworządności europejskiej. To można zrobić dopiero, kiedy ta ustawa jest w jakimś kształcie gotowym, została uchwalona. Czyli do sprawy będziemy i tak wracać. Niewątpliwie. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dr Jacek Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Analiz Klubu Legii Jagiellońskiego był z nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Dobranoc, spokojnej nocy życzę. Była przyszłość, to teraz będzie przeszłość, drodzy Państwo. PRL, nazwy ulic, o których to bohaterach powinniśmy dawno już zapomnieć. A oni ciągle wyzierają z tabliczek, z dokumentów, z pieczątek. Władze samorządowe miały rok, by mocą ustawy zmienić te nazwy. No i nie wszyscy to uczynili. Oczywiście jedni tłumaczą się, że nie było czasu. Rok to przecież chwila w przestrzeni. A inni mówią, nie zrobimy, bo tak, bo nie zrobimy i koniec. A dlaczego? No bo tak nasi mieszkańcy uważają, bo sami mamy przeświadczenie inne. No to porozmawiajmy teraz o dekomunizacji ulic, placów i budynków użyteczności publicznej. Z nami jest profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Ja mieszkałem kiedyś przy ulicy 22 Lipca. Zaraz po 89 roku przeprowadziłem się, nie ruszając się nawet na krok z domu. To jest w Łodzi ulica 6 Sierpnia. Dokonano to natychmiast. Ze zdziwieniem, powiem szczerze, panie profesorze, zauważyłem, że są w Polsce ulice typu 20-lecia PRL, 40-lecia PRL czy Karola Świerczewskiego. Dlaczego to wszystko jeszcze zostało? No tak, to rzeczywiście jest zaskakujące, także jeżdżąc po Polsce napotykałem do niedawna na takie właśnie relikty minionej epoki. No cóż, wydaje mi się, że to jest efekt jednak pewnych zaniedbań, może nawet nie tyle na poziomie lokalnym, jakimś samorządowym, co raczej pewnego wycofania się państwa generalnie z szeroko pojętej edukacji historycznej, bo właściwie ten cały zabieg, który opisano ustawą o dekomunizacji właśnie nazw ulic, czy generalnie przestrzeni publicznej, no właśnie ma temu służyć, żeby nadrobić pewne braki, no przede wszystkim w edukacji historycznej, bo to jest taki cel. Nie tylko chodzi oczywiście o pewien no, jednak rodzaj sprawiedliwości, że skoro budujemy, czy odwołujemy się do tradycji niepodległościowych, do tradycji żołnierzy niezłomnych, no to nie możemy z drugiej strony kultywować pamięci tych, którzy budowali tutaj świadomie lub byli współpracownikami zupełnie innej opcji, prawda, sowietyzacji Polski. Więc to jest rzecz naturalna, ale z drugiej strony jest ten wymiar właśnie edukacyjny, bardzo ważny, adresowany do także młodego pokolenia, być może nawet nie z takiego zainteresowania
zaangażowanego, nieaktywnego w sensie docierania do samodzielnie do pewnych materiałów, tak jak jesteśmy świadkami w przypadku renesansu zainteresowania żołnierzami wyklętymi. I tutaj taki właśnie chociażby ten moment zastanowienia, ale właściwie dlaczego zmieniać tą ulicę, dlaczego zmieniać tą nazwę, gdzie my zawsze mieszkaliśmy, to już będzie powodować pewną refleksję, a zaręczam, że mając kontakt nazwijmy to dydaktyczny ze studentami i w ciągu ostatnich kilkunastu lat mogłem się przekonać, że rzeczywiście stan wiedzy historycznej, zwłaszcza dotyczącej tej najnowszej Polski, jest wśród młodego pokolenia niestety bardzo niski. No, z drugiej strony trochę wstyd nie wiedzieć, przy jakiej ulicy się mieszka i kim był ten patron, prawda? A panie profesorze, jak powiedział pan, jeździł trochę po Polsce, obserwował te ulice, które patroni dawno powinni zostać wymienieni. Jak się tłumaczą ludzie? Albo tak zostało, tyle tu mieszkamy, po co zmieniać, czy jeszcze jakieś inne argumenty? Bo zawsze tak było, a właściwie komu to przeszkadza, tylko same kłopoty. No to jest taka inercja, bierność, która jest zjawiskiem, można powiedzieć, nie tylko w tym przypadku dość znaczącym, no ale po to są instytucje państwa, po to państwo prowadzi pewną politykę także w zakresie, tak jak mówię, szeroko pojętej edukacji historycznej, żeby pewne takie nastroje wywodzące się czy kultywujące bierność i inercję przełamywać, tutaj rzeczywiście państwo musi interweniować. Okazało się, że trzeba było czekać tyle lat, żeby w końcu zrobić to drogą ustawy. To ja na przykład mam takie sprawy z Poznania, z gruntu właśnie stolicy Wielkopolski, gdzie rzeczywiście wiele lat trwały batalie, żeby na przykład w dzielnicy Świerczewo zmieniać nazwy ulic, które były nazywane ku czci tak zwanych utrwalaczy władzy ludowej, prawda? I tutaj rzeczywiście były opory zarówno części mieszkańców, jak i nazwijmy to pewnych mediów, które uważały, że właściwie to jest takie polowanie na czarownicę, zemsta na umarłych. I tu w jakimś sensie docieramy do takiego problemu, o którym pan już wspomniał na początku, to znaczy właśnie pewnych reakcji negatywnych ze strony samorządów obecnie, które odnoszę wrażenie są tak argumentowane, że my nie będziemy tego wcielać, tej ustawy w życie, ponieważ jest to ustawa pisowska, a my akurat jesteśmy z innej opcji. Wydaje mi się, że takie stanowiska, jak chociażby stanowisko pana prezydenta Gdańska, pana Adamowicza, jest właśnie tak to interpretowane i czy tak to można wyjaśnić, i parafrazując jego słowa, które wypowiedział 1 września, można powiedzieć, że sobie uczynił z tego Westerplatte, bardzo niechlubny taki punkt oporu właśnie, że ponieważ oni tak, no to ja tak. Trochę na złość babci odmrożę sobie uszy. No dokładnie tak, z tym, że cierpi na tym nie pan Adamowicz, tylko ludzie, których nikt nie pyta o zdanie, gdy chodzi o to, co pan Adamowicz mówi i co robi, bo jakie mamy podstawy zakładać, że wszyscy w Gdańsku, czy też w tak zwanym wolnym mieście Gdańsk, jak mówi pan prezydent, są tego samego zdania, co on. No chyba się jeszcze wolne miasto nie zrobiło, albo przynajmniej Gdańsk się jeszcze nie odłączył. No ale gdzieś tam widzimy na budynkach publicznych jakiś post-ant. Tak, takie mentalne odłączenie jest. Chociaż powiem szczerze, niejednoznaczne te postacie nawet z czasów minionych są. Posłużę się tu przykładem mojego rodzinnego miasta. Nie tak dawno, kilka lat temu, mała uliczka gdzieś na wschodzie miasta dostała jako patronkę pierwszą prezydent Łodzi. To była pani Majkowska Tatarkówna. Oczywiście komunistka, oczywiście z PZPR, no ale ona jako jedyna w Polsce prezydent miasta sprzeciwiła się nazwaniu głównej ulicy Stalina. No, jakieś tam zasługi miała dla miasta, więc to też chyba trzeba rozważyć, ale to w sumie wszystko służy pogłębianiu edukacji, wiedzy historycznej. No tak, tym bardziej, że w tamtych czasach było znacznie więcej ludzi, którzy mieli większe zasługi dla wolności Polski niż tylko sprzeciwianie się, że tak powiem, jako taki, nazwijmy to partyjny insider, nazywaniu głównej arterii imieniem Józefa Stalina.
mamy bohaterów, prawda? Całkiem nawet dosłownie. Prawda? Ja bym dodał prawdziwych bohaterów. Prawdziwych bohaterów, tak, no bez cudzysłowia. I nawet całkiem dosłownie ich odkrywamy, prawda? Tę działalność zespołu pana profesora Szwagrzyka. Ale i trzeba ich też przywracać w przestrzeni publicznej. To musi iść w parze. Nie możemy tego, co odkrywamy, ich biografii dramatycznych, bohaterskich, schować tylko, nie wiem, na jakąś okazję, na jeden dzień w marcu, na Dzień Żołnierzy Niezłomnych, czy schować do podręczników, których zresztą tutaj moja wielka nadzieja, że tocząca się właśnie, czy wchodząca w życie reforma edukacji naszej narodowej, no jak gdyby pociągnie ze sobą nie tylko wygaszanie gimnazjów i bardzo dobrze, ale także reformy programowe, treści programowych, zwłaszcza w historii, tak aby dzieci no, nie uczyły się co rusz o cywilizacji Mezopotamii i Hammurabin, tylko żeby historia najnowsza Polski, zwłaszcza ta po 1939 roku, była rzetelnie, no, przynajmniej w tych podstawach nauczona. Panie profesorze, i w tym momencie przeszliśmy płynnie do drugiego tematu, parę minut jeszcze pozostało. Skoro uczniowie uczą się o historii Mezopotamii, historii wojen w ogóle w świecie, to pewnie wiedzą, że jak ktoś przegrywa wojnę, to musi za tą wojnę zapłacić. Reparacje wojenne, tak to się fachowo nazywa. A co z tymi reparacjami dla Polski po II wojnie światowej? No teraz słyszymy nowa interpretacja, że Polska milcząco się zgodziła, prawda? Że i milczenie Polski, gdy chodzi o traktaty 1990-91 roku z Niemcami, już zjednoczonymi, jest wystarczającym dowodem na to, że władze RP się oficjalnie zrzekły. No to jest jakaś kuriozalna argumentacja, tym bardziej, że ci, ja mówię o stronie niemieckiej, która posługuje się takim argumentem, nie są w stanie pokazać jakiegokolwiek konkretnego źródła dokumentu, który by expressis verbis dokładnie i bezpośrednio o tym mówił, więc tutaj oczywiście no, to, że odezwały się w tej sprawie dość poczytne tytuły w Niemczech, jak na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung, no jest dowodem na to, że to nie jest traktowane jako sprawa marginalna. Ale z drugiej strony, patrząc, to może Niemcy też milcząco zgodziły się na reparacje dla Polski, bo to w dwie strony można obserwować. No oczywiście, to jest, pozostając na gruncie faktów, no fakt podstawowy jest taki, że władze Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie zrzekły się jakiejkolwiek reparacji ze strony państwa niemieckiego, przy czym należy pamiętać, że w orzecznictwie prawnym, doktrynie prawnej, konstytucyjnej, taką, którą formułuje Trybunał Federalny Konstytucyjny w RFN, jest ciągłość istnienia Rzeszy Niemieckiej w granicach z 1937 roku, więc skoro tam taka jest interpretacja, no więc dalej idąc z tym rozumowaniem, trzeba zaznaczyć, że 1 września 1939 roku państwo niemieckie nie przestało istnieć, a więc to, co się działo na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką, nie nazistowską, tylko niemiecką, to jest wynik działania Rzeszy Niemieckiej, która w doktrynie prawnej RFN-u jeszcze istnieje w granicach 1937 roku, więc no łącząc te dwa fakty, że władze RP nigdy się nie zrzekły reparacji plus istnienie w doktrynie prawnej ciągle Rzeszy Niemieckiej w granicach 1937. No więc cóż, tu w sensie prawnym moim zdaniem sytuacja jest dość klarowna. To ja tylko dodam, bo kropkę trzeba postawić. Historia jest jednak fascynująca. Profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Autopromocja. Choć wszystko się zmienia w zaskakująco szybkim tempie i podobno nadciąga era tak zwanego kobiecego stylu przywództwa, nie odbiera to kobietom kobiecości, szminki, szpilek, no i stanu flow. O swoich życiowych pasjach i pracy, odważnych decyzjach zmieniających życie oraz konsekwencjach, a także wyzwaniach, wątpliwościach, które w tej codzienności im towarzyszą, opowiadają empatycznie i emocjonalnie w każdą niedzielę po 13:00. Kobiety. W audycji Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Zapraszam i czekam na Państwa. Maja Kluczyńska. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się godzina pierwsza.
Czas na informacje. Ewa Borowiec, zapraszam. Polska policja potwierdza na Twitterze zatrzymanie 3 osób w związku z ubiegłotygodniowym napadem na parę Polaków we włoskim Rimini. Z Włoch po południu napłynęły informacje, że w rękach włoskiej policji jest już 3 sprawców napadu na polskich turystów. 4, pełnoletni Nigeryjczyk, jest poszukiwany. 2 sprawcy, którzy kilka godzin temu zgłosili się na policję w Pesaro, przyznali się do winy, to pochodzący z Maroka bracia w wieku 15 i 16 lat. Przekazali policji personalia 2 pozostałych kompanów, jak podają włoskie media. 3 sprawca, 17-letni Kongi, został zatrzymany przez policję i przewieziony do prokuratury w Rimini. 4, nadal poszukiwany przywódca grupy, to pełnoletni Nigeryjczyk. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że złapanie sprawców napadu na polskich turystów w Rimini było jedynie kwestią czasu. Wiceminister mówił w TVP Info, że polskie władze w tej sprawie wywarły presję, która przyniosła skutek. Polska prokuratura dalej będzie kontynuowała swoje śledztwo. Najważniejsza konkluzja tego, co zauważyliśmy, jest taka, że presja ma znaczenie, że bardzo poważne potraktowanie tej sprawy przez polskie państwo, przez polską prokuraturę doprowadziło do tego, że ta presja stała się tak silna, że złapanie tych sprawców było tylko kwestią czasu. Sprawiedliwość zawsze spotka, wiele na to wskazuje w tym wypadku, zawsze spotka sprawców. W ubiegłym tygodniu w nocy z piątku na sobotę gang pobił Polaka i wielokrotnie zgwałcił Polkę. Potem zaatakował Peruwiankę. Koszykarski świat pożegnał Adama Wójcika. Wybitny zawodnik, 8-krotny mistrz Polski, został pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. W ceremonii pożegnalnej wzięły udział tłumy, poza rodziną i przedstawicielami władz województwa byli przyjaciele, zawodnicy i kibice, którzy przychodzili na mecze Adama. Profesor koszykówki, polski MJ. Za wcześnie się urodził. Urodził się trochę później, grał w NBA. Mógł grać. Jakie to były mecze z nim? O, niezapomniane. Naprawdę, można było iść i oglądać. Szkoda, szkoda. Będziemy go pamiętać w sercu. Podczas uroczystości pogrzebowej wojewoda dolnośląski Paweł Hraniak wręczył rodzinie przyznany pośmiertnie przez prezydenta Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Myślę, że bardziej zasłużonej osoby na Dolnym Śląsku w tym momencie trudno byłoby sobie wyobrazić. Każdy z dolnoślązaków, wrocławian, wie, kim był Adam Wójcik. Po uroczystościach pogrzebowych w hali stulecia spotkali się rodzina, znajomi i przyjaciele Adama Wójcika, a także środowisko koszykarskie. Adam Wójcik zmarł w ubiegłym tygodniu po długiej chorobie, miał 47 lat. Żołnierze pozostaną na ulicach Belgii co najmniej do 2020 roku. Patrole wojskowe pilnują porządku w stolicy i głównych miastach kraju w związku z zagrożeniem terrorystycznym od 2 lat. Beata Płomecka. Minister obrony przyznał, że konieczne są zmiany w wojsku w związku z wydłużeniem okresu patrolowania ulic przez żołnierzy. Zmieniony będzie m.in. tryb szkolenia. Wyraził jednak nadzieję, że w ciągu kilku lat liczbę wojskowych patroli będzie można zmniejszyć. Są one na belgijskich ulicach od 2015 roku, kiedy w kilku miastach przeprowadzono operacje antyterrorystyczne i rozbito grupę dżihadystów planujących ataki. Mimo zwiększonych środków bezpieczeństwa, terroryści jednak zaatakowali w marcu ubiegłego roku w Brukseli, zabijając 32 osoby. Wtedy liczbę wojskowych na ulicach zwiększono do prawie 2000. Jesienią ubiegłego roku zmniejszono ją o 1/3, choć podtrzymany został przedostatni poziom zagrożenia terrorystycznego. Beata Płomecka, Polskie Radio. We Francji 15 osób zostało rannych, 2 ciężko, w wyniku porażenia piorunem podczas festiwalu muzycznego na północnym wschodzie kraju. W ciężkim stanie są 44-letni mężczyzna i 60-letnia kobieta. Według oświadczenia miejscowych władz osoby te zostały porażone bezpośrednio i są poważnie poparzone. Festiwal przerwano. Według mediów piorun uderzył w stojący pod rozłożystym drzewem duży namiot, w którym schronili się uczestnicy festiwalu. Wśród rannych jest około 10 dzieci. Południowo-wschodni Teksas wiele tygodni będzie się zmagał ze skutkami przejścia huraganu Harvey i ogromnych powodzi. Tymczasem w kierunku Karaibów i Florydy zmierza kolejny cyklon. Synoptycy ostrzegają, może dotrzeć do lądu w ciągu najbliższych kilku dni. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów informuje, że obecnie za wcześnie, aby stwierdzić, czy Irma w ogóle dotrze do Karaibskich Wysp oraz Stanów Zjednoczonych. Synoptycy podkreślają jednak, że uderzenie jest bardzo realne. Władze na Florydzie już apelują, aby mieszkańcy przygotowani byli na ewentualne zagrożenie. Chodzi o zgromadzenie zapasów żywności, wody, baterii czy posiadanie w pogotowiu generatorów prądu. Huragan umacniał się w ostatnich dniach. Obecnie znajduje się ponad 3000 km od wschodniego wybrzeża USA.
Sezon na huragany w tej części świata obowiązuje od 1 czerwca do 30 listopada. Według wstępnych prognoz w tym czasie ma wystąpić od 5 do 12 takich zjawisk. Około 3 ma być minimum kategorii trzeciej w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to, że siła wiatru jest w stanie niszczyć zabudowania. Zdecydowana większość huraganów ginie jednak na wodach Oceanu Atlantyckiego, zanim dotrze do lądu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachowski. Jeszcze prognoza pogody: w nocy opady deszczu przemieszczającego się z południa na północ. Suma opadów od 15-20 mm na południu Górnego Śląska. Kielec, Czyźnie i południu Lubelszczyzny do 40 na południu Małopolski i Podkarpacia. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 12 stopni, a w dzień od 15 do 17 na wschodzie. Cieplej na zachodzie kraju od 18 do 20. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie pierwszej wracamy do rozmowy Katarzyny Oklińskiej. Powtórka programu. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak to jest w sąsiedztwie. Nie byle jakim, chodzi o konkretnych sąsiadów. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Monika Zaborska, czyli Ola z przedstawienia Sąsiedzi, które rozpocznie nowy sezon w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Dzień dobry, Pani Moniko. Dzień dobry. Dzień dobry. To przedstawienie na pierwszy rzut oka to komedia. Małżeństwo porzuca życie w wielkim mieście, aby zaznać szczęścia na wsi. Oczywiście wieś jawi się jako coś oczywistego. Piękne krajobrazy, naturalne środowisko, przyroda, spokój, czas, który wolniej płynie, słowem sielanka. Czy aby na pewno tak na tej wsi będzie? Okazuje się, że przybysze zapominają przewidzieć jednego, czyli relacji sąsiedzkich. No i z komedii robi się thriller, gra psychologiczna. Dokładnie tak i zresztą tak reklamowane jest przedstawienie jako psychologiczny komediowy thriller, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Nie możemy odmówić temu spektaklowi rzeźkości i humoru. Publiczność przeważnie podczas przedstawienia się śmieje. O tym przedstawieniu mówi się nawet, że to kabaret. Czyli jak to jest? Po części i straszno i śmieszno, bo najlepiej jakby wszystkie nasze przywary oglądać poprzez śmiech, ale co nie odbiera temu przedstawieniu takiego charakteru do zastanowienia się, bo tak naprawdę cała akcja dzieje się w realiach polskiej prowincji, ale tak naprawdę to jest taki słodko-gorzki obraz tej polskiej prowincji i relacji, jakie ludzie budują na prowincji i jakim relacjom muszą sprzeciwstawić się lub je zaakceptować ludzie, tak zwane mieszczuchy, które chcą tam zamieszkać. Czyli te relacje sąsiedzkie na prowincji i w dużym mieście są zupełnie inne, tak wynika z tego przedstawienia? Dokładnie tak, że jakby ta sielanka, o której Pani mówiła, no daleka jest od ideału i tak naprawdę nasi bohaterowie trafiają bezpośrednio i też bezpośrednio stają się uczestnikami takiej mrocznej, budzącej grozę tajemnicy, gdzie zupełnie wszystko wygląda zupełnie inaczej niż w istocie, ponieważ tak naprawdę te relacje budują ludzie, którzy na tej prowincji mieszkają od dawien dawna i nasi bohaterowie muszą się jakby dostosować i poddać tym warunkom, które oni budują, które oni proponują, w których oni tak naprawdę wzrastali, co jest właśnie bardzo interesujące do przyjrzenia się na scenie i tym, jakie mechanizmy są uruchamiane zarówno u jednych, jak i u drugich, że w momencie takiej konfrontacji, zderzenia z daną sytuacją, jakie podłoża są w stanie uruchomić się w człowieku. W przedstawieniu pojawia się właśnie problem, o którym Pani już wspomniała. To jest problem wyznaczania granic. To młode małżeństwo przez grzeczność, a może przez naiwność, nie wyznacza granic swojej przestrzeni. Dlatego wścibski sąsiad wkracza w ich życie może nazbyt dosłownie. Czy to jest ich wina? No jakby oni są tam tutaj przybyszami, tak? I chcieli jakby zbudować takie relacje, które mniej więcej buduje się w mieście, że mówimy sobie dzień dobry, ale każdy ma z natury w mieście ma taką wyznaczoną granicę, że poza ten próg się nie przekracza. Na prowincji jest zupełnie inaczej, że tamten ich sąsiad, pan Stefan, grany przez mojego kolegę Sławomira Popławskiego, mieszkał od zawsze. I ten las, ta łąka to jest jego i ci ludzie, którzy tam przyjechali, to również traktuje ich jako no, rzecz, która jest nabyta wraz z tym krajobrazem. A czy udałoby się wyznaczyć granice tego typu ludziom?
Wydaje mi się, że nie i mówię to też z takiego własnego doświadczenia, popartego w swoim życiem, ponieważ również mam taki domek letniskowy poza moim ukochanym miastem, jakim jest Białystok i no i to jest wyzwanie, powiem pani szczerze. Wyzwanie. Czy łatwo wyznaczyć granice? Chyba nie. A czasem nawet lepiej jej nie wyznaczać, a jakoś skutecznie się bronić. W tym przedstawieniu jest też dużo muzyki. Sztuka zaczyna się od wyśpiewania. O co chodzi w tej historii? Tak, to jest jakby traktowane i pomyślane przez reżysera tego przedstawienia, przez pana Andrzeja Sadowskiego, jakby taki zarówno sposób wprowadzenia widowni, ale również też traktuje to jako taki monolog wewnętrzny bohaterów, który opowiada o ich relacjach i przeżyciach i tak naprawdę co im tam w duszy w środku gra. Cała w ogóle piosenki i muzyka jest dużym atutem tego przedstawienia, dlatego że są odgrywane przy takim żywym akompaniamencie. Moi koledzy aktorzy Piotr Szykowski i Patryk Ołdziejewski grają na gitarach, w związku z czym piosenki mają różny także charakter i są bardzo takim fajnym, silnym punktem przedstawienia, zwrotnym, bo czasami komentują sytuację na scenie, a czasami właśnie wyciągają te takie bagno z ludzi, o którym oni opowiadają. To w takim razie według pani o co w tej historii tak naprawdę chodzi? Jesteśmy zbyt pretensjonalni, żeby znaleźć własne miejsce do życia? No to jest trudne pytanie, powiem pani szczerze, bo obserwując obecnie to, co się dzieje i z tymi migracjami, to właśnie się zastanawiałam nad tym, że to chyba jest tak, że jak wchodzi się w środowisko, to trzeba zaakceptować te warunki tego środowiska, które tam panują. Jakby tam panują, a narzucanie swoich kulturalno-moralnych zachowań jest nie fair. Dokładnie, to nie jest chyba do końca fair w stosunku do tych osób, które żyją w takich warunkach, a nie od lat. Nie innych. Od lat, tak. I powiedzieć... bardziej powinniśmy się przystosować niż próbować deformować, naginać albo pokazać, że moje jest fajniejsze niż wasze. W takim razie, co to młode małżeństwo robi na tej prowincji? Może zdradzimy słuchaczom, co takiego strasznego, że ci sąsiedzi wkraczają na ich terytorium, no i domagają się takich obecności w tej małej społeczności? To znaczy oni, wydaje mi się, że chcieli sobie żyć, realizując taki, jak o którym pani przed chwilką mówiła, sielankową taką wizję życia na prowincji, ekologiczną, zgodnie z rytmem natury, porami roku i tak dalej. Trochę jakby stojąc na uboczu od tej społeczności, do której przyjechali, a jednak okazuje się, że ta społeczność im na to nie pozwala, że droga to jest wszystkich wspólna, nie tylko ich, że płot to nie tak łatwo postawić. Bo sąsiad miał na drugie pole prosto po prostu i wstawianie teraz płotu to za bardzo go to ogranicza. A te śliwki, które należały do młodego małżeństwa, to on od zawsze je zbierał, bo z nich najlepsze są nalewki. W związku powiedzenie, że to ja kupiłam ziemię z domem i z działką i ze śliwkami, z którymi pan nie może teraz korzystać i robić napojów alkoholowych, jest absurdalne w tym momencie, bo on od zawsze chodził tam i zbierał. Bo no po nich nie ma zgagi. Proszę powiedzieć w takim razie, czy my możemy traktować to przedstawienie na serio? Bo z jednej strony jest to gra psychologiczna, z drugiej strony to kabaret. Czy w takim razie możemy rozpatrywać ten problem teraz na poważnie? Czy sąsiedztwo nas ogranicza? Czy te relacje sąsiedzkie w jakiś sposób ograniczają nasze życie, nasze działania, próbują zmodyfikować nasz system wartości? Ale absolutnie tak, absolutnie tak. Myślę, że ten spektakl nie trafia do widowni jako coś śmiesznego, bo wyczuwa się taką atmosferę napięcia jednak, jak widownia ogląda te przedstawienie, z racji tego przede wszystkim, że pan reżyser posadził widzów bezpośrednio na dużej scenie, w bardzo bliskim kontakcie z aktorami. Na tej samej scenie, gdzie aktorzy grają. W związku z tym to jest tak, jakby widownia poznawała intymne relacje łączące bohaterów, a także jakby stają się współmieszkańcami tych dwóch domów, w których dzieje się obraz. I teraz cała ta atmosfera powoduje, że ta warstwa taka komediowa, ona służy temu, żeby jednak postraszyć i pokazać, że problem jest poważny. Jak ja się wprowadziłam do nowego mieszkania,
której jest szeregówką i ta szeregówka przez 12 lat stała pusta. I przez jakiś czas z moimi sąsiadami to było tak, że oni byli przyuczeni do tego, że ta szeregówka była pusta. A tu się nagle okazuje, że jest samochód, więc dodatkowego samochodu nie można zaparkować już przed moim domem. Kot przychodzi, jest zdziwiony, bo on zawsze się, od zawsze się grzał tutaj na parapecie, a tu nagle po prostu ktoś jest w domu i mu przeszkadza. Tak, tak. W związku, no, trzeba się przystosować. Trzeba według mnie zaakceptować bardzo dyplomatycznie, próbując przemycić swoje jakieś tam zasady, ale trzeba zaakceptować te warunki, jakie dyktuje sąsiedztwo, tak naprawdę. Powiedziała pani, że widzowie są na dużej scenie, czyli to przedstawienie burzy tą czwartą ścianę. Czyli ta historia pozwala nawiązać tę nić porozumienia z widownią. Ale czy jest katarzis, czy to raczej farsa z takimi dodatkami, które pozwalają się odprężyć? Jako farsę bym nie definiowała tego przedstawienia. Bardziej jako katarzis, ale także pogrożenie palcem, że jeżeli my mieszczuchy myślimy sobie, że możemy jechać i zarzucać swoimi pomysłami ekologicznymi, zdrowego życia, takiego życia, że to jest tylko moje i się tym nie dzielę, to nam się nie uda, bo tam jest wszystko wspólne, no. A jeżeli się zadrze z miejscowym, no to wiadomo, że to już jest poważna sprawa. Chciałam jeszcze zapytać o to, jakie jest pani zdanie na temat roli teatru. Czy lubimy chodzić na przedstawienia o lżejszej, luźniejszej tematyce, czy wybieramy raczej coś, co nami wstrząśnie, co pozwoli nam przeżyć właśnie to oczyszczenie, katarzis? Proszę odpowiedzieć najpierw z punktu widzenia aktorki, a potem z punktu widzenia widza, publiczności, którą przecież pani bywa, bo na pewno chodzi pani do teatru jako widz. Jako aktorki to oczywiście najbardziej bym chciała uczestniczyć, tworzyć, ale także oglądać takie przedstawienia, które no, zmuszają mnie do takiego myślenia, do zaangażowania, do wypowiedzenia się, które zmuszają mnie do jakiejś dyskusji, zastanowienia się, choćby tutaj, że jadąc gdzieś tam, zmieniając miejsce zamieszkania, jaka jest moja rola tak naprawdę w tym społeczeństwie, do którego wchodzę. Natomiast z punktu widzenia widowni, to tu są zdania bardzo mocno podzielone i myślę, że większa część jednak woli przyjść, zrelaksować się, czemu się też nie dziwię. Mniejsza natomiast woli pójść na spektakl taki klasyczny, który ich oczyści, zetknie z klasyką. To jest dość ciekawa i właśnie no, nieco skomplikowana sytuacja, ponieważ przedstawienie miało premierę we wrześniu ubiegłego roku, a więc jest już grane od roku, a pani dołącza do zespołu dopiero teraz. Czy to jest dla pani jakaś taka psychologiczna bariera? Trudno jest wejść w taką postać, która przez 12 miesięcy była kreowana przez kogoś innego. Chodzi oczywiście o Agnieszkę Morzej-Koszykowską. Do tej pory grała postać Oli. Przy ogromnym wyzwaniem przede wszystkim, ponieważ Agnieszka stworzyła Olę i miała tą szansę tworzyć ją od samego początku. W związku z tym ja będę próbowała jakby odtworzyć to, co Agnieszka zbudowała. Oczywiście no, będę wypełniała sobą, bo wiadomo, że w każdej pracy aktora to jest wyjście od siebie i od swoich jakby emocji. No ale nie ukrywam, mam przeogromną tremę. Mam przeogromną tremę przede wszystkim, ponieważ mam cudownych 3 kolegów aktorów na scenie, którzy już działali w tym i stworzyli te przedstawienie razem z Agnieszką. W związku z tym, no ja będę musiała i chcę przede wszystkim im w tym wszystkim nie przeszkadzać. To na koniec jeszcze jedno. Przedstawienie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia. Czy możemy zdradzić słuchaczom dlaczego? Co tak drastycznego, szokującego pojawia się na scenie? No, szokujące jest przede wszystkim słownictwo sąsiada. Słownictwo w sąsiadach, ale to tylko podkreśla jakby naturalność tego przedstawienia i naturalność tych relacji, jakie budowane są i postaci, jakie są budowane przez moich kolegów. A przede wszystkim też jest zaskakująca puenta przedstawienia, której oczywiście nie zdradzę. No tak, a żeby się przekonać, należy się wybrać do Teatru Dramatycznego w Białymstoku. I na to liczę. A moimi państwa gościem była odtwórczyni roli Oli z przedstawienia Sąsiedzi, które rozpocznie sezon w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, Monika Zaborska. Pani Moniko, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Powtórka programu.
4. poziom. Czas wejść na 24. poziom. Przy mikrofonie Przemek Pawełek. Dziś porozmawiamy o digitalizacji archiwów Filmoteki Narodowej. Najpierw jednak wiadomości. Studenci z Politechniki Warszawskiej należący do koła naukowego napędu w Melprop przeprowadzili udany test swojego rakietowego silnika hybrydowego. Silnik hybrydowy jest jeszcze mało popularny, ale o wiele bezpieczniejszy niż jednostka napędzana paliwem stałym. Dlatego w przyszłości może mieć szerokie zastosowanie. Na przykład w lotach komercyjnych w kosmos, gdzie bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę, tłumaczył koordynator projektu i student Aleksander Gorgeri. Silnik rakietowy potrzebuje do reakcji spalania paliwa oraz utleniacza i one mogą być w różnych postaciach, to mogą być ciała stałe albo ciecze. W silniku hybrydowym paliwem jest właśnie ciało stałe, a utleniaczem jest ciecz. To podejście ma wiele plusów, bo jest dużo bezpieczniejsze niż taki typowy silnik, na przykład na paliwo stałe, który jest de facto taką dużą petardą, której już nie można ugasić po odpaleniu, a nasz silnik można wyłączyć, można go znowu włączyć. Aleksander Gorgeri dodał, że przez prawie rok nad silnikiem hybrydowym pracowało kilkanaście osób. Dużym wyzwaniem było znalezienie wszystkich potrzebnych komponentów. Silnik hybrydowy będzie nadal udoskonalany, a w przyszłości zostanie wykorzystany do uniesienia rakiety również projektowanej przez studentów. Wystarczy smartfon, aby pomóc naukowcom w badaniach kosmosu. Badacze z Krakowa stworzyli specjalną aplikację, dzięki której możliwe będzie znalezienie dowodu na istnienie ciemnej materii. Aplikacja międzynarodowego projektu badawczego Credo została uruchomiona w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN i jest wyjątkowym eksperymentem naukowym na światową skalę. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawica. Badacze m.in. z Instytutu Fizyki Jądrowej AGH i Politechniki Krakowskiej chcą stworzyć największą na świecie sieć badawczą do wykrywania promieniowania kosmicznego. Współautorem badań może zostać każdy, kto ma smartfon z aparatem fotograficznym, wyjaśnia dr Piotr Homola z Instytutu Fizyki Jądrowej. Możemy rejestrować światło, czyli fotony, a jeżeli możemy rejestrować fotony, to tym bardziej możemy zarejestrować cząstki przenikliwe, na przykład miony. Kluczem do sukcesu będzie stworzenie jak najgęstszej sieci detektorów, czyli telefonów z zainstalowaną aplikacją. Jeden smartfon niczego nam nie powie, potrzebujemy globalizacji. Dane z aplikacji będą przesyłane do chmury i tam analizowane. To jest urządzenie, przy pomocy którego mamy dużą szansę dobrać się do najbardziej intymnych sekretów wszechświata. Jak podkreślają naukowcy, budowa kosmosu znana jest tylko w 5%. Oprócz poszukiwań ciemnej materii, aplikacja pomoże zweryfikować hipotezę o istnieniu związku pomiędzy zmianami natężenia promieniowania kosmicznego a trzęsieniami Ziemi, dzięki czemu byłoby możliwe stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed kataklizmem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 75% Amerykanów boi się jeździć samochodami autonomicznymi. Taki wynik przyniosło niedawne badanie przeprowadzone przez Intela. Eksperci przewidują, że dzięki autonomiczności aut będziemy mogli oszczędzić miliony ludzkich żyć i zapewnić wszystkim całkowitą mobilność. Mimo to konsumenci nie ufają jeszcze autonomicznym pojazdom. Eksperci Intela wierzą, że lęk konsumentów można przezwyciężyć, zapoznając ich z technologią w komfortowych i bezpiecznych warunkach. Amerykański zespół specjalistów wykazał ten potencjał w niedawnym badaniu zaufania pasażerów do autonomicznych pojazdów. Eksperyment przeprowadzono z osobami, które wcześniej nie miały kontaktu z tego typu samochodami. Zostały one zaproszone na przejażdżkę samojezdnym autem w zamian za udzielenie odpowiedzi o szczegółach tego doświadczenia. Poziom zaufania pasażerów określany był na podstawie ich oceny 5 różnych parametrów związanych z podróżą. Głównym celem była obserwacja zaufania do maszyny i zrozumienie interfejsów człowiek-maszyna, które pozwalają na interakcję pasażera z autem. Opinie wszystkich pasażerów były bardzo podobne. Każdy z nich doświadczył dużego wzrostu poziomu ich zaufania do tego typu podróży. Nawet ci, którzy początkowo obawiali się przejazdu takim samochodem, stwierdzili, że autonomiczne pojazdy są bezpieczniejszym środkiem transportu i są podekscytowani rozwojem tego sektora rynku. Swojej polskiej premiery doczekał się nowy tom komiksu o Wiedźminie. Trzeci album serii fabularnie rozgrywa się po wydarzeniach z finału trzeciej części gry, ale scenarzyści w dużym stopniu inspirowali się tu literackim pierwowzorem. Geralt i Ciri dostają zlecenie na strzygę i okazuje się, że sprawa ma związek z innym zleceniem Wiedźmina sprzed lat, opisanym w pierwszym opowiadaniu opisującym jego przygody. Za stronę wizualną odpowiada tutaj polski rysownik Piotr Kowalski, który już od lat rysuje dla zagranicznych wydawców. Efekt jest niezły, ale mnie akurat czegoś brakuje. Rzemieślnicza kreska Kowalskiego jest czytelna, ale nieco nijaka.
wtrącająca kryminałem fabuła w ciekawy sposób łączy pomostem stare i nowe dzieje Wiedźmina, ale całość jest dość rozciągniętą drogą do finałowej kulminacji, gdzie wyłożona zostaje niemal cała historia potwora. Także polskiej wersji językowej można sporo zarzucić. CD Projekt Red zdecydował się bowiem nie na tłumaczenie, a na adaptację. W efekcie pisarz ze studia nie tyle przetłumaczył dialogi, co napisał je po swojemu, na nowo. Kontwa Kruków to niedokładnie przełożona, ale dość solidnie napisana i narysowana historia. Nie porywa zanadto, ale fani gier, którzy po dodatkach do trzeciego Wiedźmina wciąż czują niedosyt, spokojnie mogą sięgnąć po ten komiks. Na rynek DVD trafiła nowa animacja z uszatym obrońcą Gotham, zatytułowana Batman i Harley Quinn. Zgodnie z tytułem, Mrocznemu Rycerzowi towarzyszy tutaj szalona bałącniczka Jokera i tylko razem mogą uratować ludzkość przed zagładą. Lekka przesada? No cóż, takie właśnie są przygody z udziałem Harley Quinn, która uwodzi tutaj chociażby Nightwinga, zabiera obrońców Gotham do nocnego klubu dla złoczyńców, a w kulminacji przejmuje na siebie ciężar ratowania całej planety. Nowa kreskówka wyróżnia się animacją. Pracowała nad nią ekipa znana z kultowej serii animowanej z Batmanem z lat 90., której zawdzięczamy tutaj projekty postaci. Tła nawiązujące do stylu Art Deco czy oszczędne wykorzystanie grafiki komputerowej, by nie psuła efektu całości. Najmocniejszą stroną kreskówki nie jest tu na pewno fabuła. Autorzy skupili się na stronie wizualnej i na lekkim klimacie szaleństwa, który wnosi Harley, przez co jest tu mniej mroku, a więcej żarcików. Batmana i Harley Quinn ogląda się lepiej niż ostatnie animacje ze świata DC, choć trzeba przyznać, poziom animowanej serii z Batmanem sprzed ponad 20 lat to jednak nie jest. Ukazał się dodatek do gry Uncharted 4 zatytułowany Zaginione Dziedzictwo. To dodatek nietypowy, bo długość samodzielnej gry, sprzedawany na dyskach fizycznych i nie wymagający podstawki. Nie wcielamy się też tym razem w Nathana Drake'a, którego saga dobiegła końca, a w znaną już graczom Chloe Fraser. I to ona bawi się tu w poszukiwacza skarbów. Gra zabiera graczy na poszukiwania zaginionego rogu hinduistycznego bóstwa Ganesha. Jak można się więc domyślić, wyprawa wiedzie przez Indie. Dodatek nie zaskakuje prawie w ogóle od strony konstrukcji, gry czy mechaniki. To w dalszym ciągu przemierzanie zapomnianych dolin, wspinanie się po ruinach, rozwiązywanie antycznych zagadek i wymiana ognia z konkurentami, którzy obrali sobie ten sam cel. Tak samo jak w części czwartej. Co jakiś czas korzystamy z linki z hakiem i jeździmy też jeepem. Większość rozdziałów ma tu strukturę liniową, gdzie po prostu idziemy przed siebie, bądź do góry lub w dół. Nie zabrakło także małego, otwartego terenu, gdzie można nieco pojeździć i poszukać kolejnych skarbów. Nowatorstwa nie ma tu żadnego. Z drugiej strony, Zaginione Dziedzictwo nie pretenduje do bycia kolejną częścią serii. Nie ma tutaj przecież w końcu numerka w tytule. Jeśli coś nie jest zepsute, to nie ma tego co naprawiać. Prawdopodobnie właśnie ta zasada przyświecała autorom, bo Uncharted 4 to jedna z najlepszych gier na PlayStation. Dodatek korzysta więc z udanych patentów, całość opatrzono równie dobrą grafiką, a hinduskie ruiny zaprojektowano w obłędny sposób i zwłaszcza w drugiej połowie gry czuć klimat wielkiej przygody rodem z Indiana Jonesa i Ostatniej Krucjaty. Po Zaginione Dziedzictwo na pewno powinni sięgnąć fani Uncharted. Nic ich tu nie zaskoczy, ale też się nie zawiodą i będą mieli te 8 godzin dobrej zabawy. Jeśli ktoś natomiast nie grał w poprzedniej części, to dodatek może być dobrym do nich wstępem. Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu i Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego 12 absolwentów studiów i młodych naukowców odbędzie półroczne staże w branży kosmicznej. Laureaci drugiej edycji konkursu Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego odebrali w minionym tygodniu wyróżnienia. O cele konkursu zapytałem obecnego na gali wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego profesora Łukasza Szumowskiego. Tego typu konkursy na pewno pozwalają połączyć świat nauki ze światem gospodarki. Jest to niezmiernie ważne. Jeżeli mamy realizować strategię odpowiedzialnego rozwoju i mamy przekierowywać polską gospodarkę na tory innowacyjnych technologii, na tory innowacyjnej gospodarki, to akurat badania kosmiczne i technologie kosmiczne są tego najlepszym przykładem. Znaczy tutaj musimy inwestować w rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjnych technologii, no technologii kosmicznych, to jest nawet idiom w języku polskim, które później promieniują na całą gospodarkę. To nie jest tak, że my będziemy budowali tylko i wyłącznie rakiety, my będziemy budowali technologie, które później mają zastosowanie w życiu codziennym, w medycynie, w transporcie, w logistyce, w IT. To nam wszystkim przyniesie bardzo wiele korzyści takich dnia codziennego. Pytanie, czy to nie jest przerost ambicji? Jak duży potencjał ma polska kadra naukowa? Akurat w tym obszarze polska kadra naukowa ma dosyć duży potencjał. Proszę zauważyć, że to są technologie związane z IT, gdzie Polska jest
bardzo dobrze postrzegana, gdzie nasze kadry związane z informatyką są bardzo dobre. Proszę zauważyć, że robotyka na przykład jest na bardzo dobrym poziomie, gdzie Polacy wygrywają konkursy różnego rodzaju na świecie. W związku z tym akurat ta technologia w Polsce stoi całkiem nieźle. My jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będziemy wspierać na pewno tę inicjatywę. Bardzo się cieszymy, że ona jest. Mam nadzieję, że doktoraty wdrożeniowe, które już stały się faktem, będą również takim czynnikiem, który wesprze inicjatywę łączenia nauki i biznesu. Marcin Kluziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Konkurs na staże w sektorze kosmicznym to jest odpowiedź na bardzo konkretne zapotrzebowanie rynku. Okazuje się, że firmy, podmioty, które interesują się tym sektorem w Polsce, można powiedzieć o 300 takich podmiotach, mają problem z naborem dobrych kandydatów do pracy i z kadrą inżynierską. My odpowiedzieliśmy na potrzebę zdefiniowaną przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego i wspólnie tutaj z Ministerstwem Nauki, Ministerstwem Rozwoju ten program zaproponowaliśmy. Selekcja jest procesem, który jest wyzwaniem, dlatego że mamy bardzo dużo kandydatur. Jest około 10 osób na jedno miejsce na stażu, więc wybieramy najlepszych z najlepszych. Najlepszych, jeśli chodzi zarówno o wyniki w nauce, pewne takie pozytywne naukowe zacięcie, ale też chęć pracy w przemyśle, bo to jest bardzo ważne. I ta selekcja z udziałem też firm, z udziałem innych interesariuszy doprowadza do wyboru 12 osób, którzy przez kilka miesięcy mogą mieć płatny, dobrze płatny staż, pozostać w tych firmach. Pierwsza edycja doprowadziła do tego, że właściwie wszyscy pracują w sektorze kosmicznym, z tym, że jedna osoba wyjechała nam do NASA, więc nie w polskim, ale pozostała jak najbardziej w polskim. Warto chyba dodać, że polski przemysł kosmiczny ma dostateczne zaplecze, żeby faktycznie takie miejsca pracy na staż dać. Tak, znaczy jest tych podmiotów coraz więcej, bo oczywiście my możemy mieć takie wyobrażenie pewne stereotypowe o tym sektorze, bo jeśli myślimy o rozwoju sektora kosmicznego, to myślimy o rakietach, które wysyłają ludzi w kosmos. To już nie jest ta wizja, tak? Mamy bardzo mało takich misji załogowych, to jest około 4 misji rocznie. Większość tego sektora to są technologie obserwacyjne, jeśli chodzi o satelity, przekaz danych, transmisja danych. Takich satelitów mamy w przestrzeni kosmicznej czynnych około 1200. Wszystkich jest około 7000, ale większość z nich to już jest kosmiczne złom, bo mają określony okres używalności. Co roku jest wystrzeliwanych kilkadziesiąt satelitów i to tempo rośnie. Jest wiele programów europejskich, narodowych. Polska może i ma pełne prawo w nich uczestniczyć, korzystać też z pieniędzy europejskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej. I też to się dzieje tak, że poprzez udział państw w takich projektach udaje się doprowadzić do konkretnych narodowych produktów. Też warto powiedzieć, że takie kraje jak Turcja mają na przykład swoją sieć narodowych satelitów, Brazylia czy nawet Bangladesz pozwala sobie na to, żeby takie satelity w przestrzeni kosmicznej umieszczyć. To gala finalizująca drugą edycję konkursu. W planach, jak przypuszczam, jest trzecia. Co kandydaci, potencjalni laureaci powinni sobą reprezentować, żeby miało sens zgłaszanie się przez nich w przyszłości? Przede wszystkim dobre wyniki w nauce, no i kompetencje, których potrzebują firmy, więc są zazwyczaj absolwenci albo politechnik, albo kierunków ścisłych na uniwersytetach. Aktywna postawa, czyli chęć rozwoju, chęć pracy w przemyśle, innowacyjność, niestandardowość w myśleniu, w podchodzeniu do projektów badawczych, to są rzeczy, których oczekujemy. Mogą to być albo absolwenci, albo studenci ostatnich lat. Grzegorz Brona, Creotech Instruments. Ja mam przyjemność reprezentować pracodawcę, u którego będzie się odbywać jeden ze staży przygotowywanych wspólnie przez ZPSK, ARP i PGNiG. Nasz stażysta będzie bezpośrednio włączony w projekt satelitarny, który firma uruchamia. Właściwie w ciągu ostatniego miesiąca prowadziliśmy intensywny nabór właśnie w tym projekcie budowy pierwszej polskiej platformy mikrosatelitarnej. Szukaliśmy kilkunastu osób i no, takie osoby bardzo trudno na rynku okazuje się. Projekt staży, projekt realizowany przez ARP, czy też projekt doktoratów wdrożeniowych, o którym dzisiaj była też mowa, który wychodzi z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to są właśnie takie projekty, dzięki którym będzie można w przyszłości mieć wystarczającą ilość pracowników, którzy w sektor, chyba jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki, rozwiną i postawią go na poziomie podobnych sektorów we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy nawet w Stanach Zjednoczonych. Nazywam się Bartosz Haber, zrobiłem doktorat z informatyki na Politechnice Warszawskiej i teraz rozpoczynam 6-miesięczny staż w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, gdzie będę się zajmować kompatybilnością elektromagnetyczną urządzeń, które są
wyposażeniu satelit, które są wysyłane w kosmos. Wyzwanie, czy raczej naturalna kolej rozwoju pańskiej kariery z pańskiej perspektywy? Zdecydowanie wyzwanie. To jest zupełnie inna działka niż do tej pory. Może niekoniecznie całkiem inna, ale ma elementy takie, które są bardzo dla mnie nowe, co uważam, że bardzo przyczyni się do mojego rozwoju. Także nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że to bardzo dużo pożytku przysporzy zarówno mi, jak i też Centrum Badań Kosmicznych oraz przemysłowi kosmicznemu w Polsce. Jakie jest pańskie spojrzenie właśnie na przemysł kosmiczny?